Na kogo jeszcze by pan postawił tutaj w na igrzyskach europejskich? Ja bym chciał postawić na wszystkich polskich sportowców, którzy wystąpią jeszcze na tych sportowych arenach. A tak jako dziennikarz? Jako dziennikarz, no ja liczę na kolarstwo. Ja kocham kolarstwo od lat. Wiele lat poświęciłem tej dyscyplinie ze swojego życia zawodowego, od czasów wyścigu pokoju, przez szereg różnych innych imprez. Cieszyłem się ogromnie, kiedy Maja Włoszczowska sięgnęła po ten pierwszy historyczny medal dla Polski w Igrzyskach Europejskich. Ona to, jak wszyscy widzieliśmy, bardzo mocno przeżywała też. Sama żartowała nie tak dawno w jakiejś rozmowie, że zbyt długo ta jej kariera sportowa już nie potrwa, a przecież jest to dziewczyna ogromnie utalentowana i utytułowana. No i sama tak stwierdziła przecież, że chciałaby, żeby to był bodziec, jakaś zachęta, motywacja dla jej koleżanek i kolegów, którzy w następnych dniach będą w tych igrzyskach startować. Ja bym chciał, by wszyscy nasi zawodnicy, którzy tu się pojawią, a no tak po cichu chciałbym powiedzieć coś dobrego o szermierce, o której w ostatnich latach niewiele dobrego możemy powiedzieć na arenie międzynarodowej. Chciałbym, aby szermierka może tutaj odrobinę błysnęła. No i z zaciekawieniem będę oglądał również konkurencje pływackie, ponieważ ci pływacy to są młodzi ludzie na dorobku. Ci, którzy już niedługo powinni stukać do bram tej naszej czołówki, zwłaszcza zależałoby mi na dobrej postawie dziewcząt, bo w pływaniu kobiecym mamy, co pokazały choćby ostatnie Mistrzostwa Polski w Szczecinie, sporą wyrwę i liczą się wciąż te zawodniczki, które liczyły się 3-4 lata temu. Nie ukrywajmy, kobiety też się czasami starzeją i to już jest pewien kłopot, jeśli myślimy nie tylko o igrzyskach w Rio, ale także o innych następnych imprezach. Bądźmy dobre myśli, trzymajmy kciuki. Ja myślę, że jeszcze tych medali kilka naszej ekipie przybędzie.